Atmosfera. Na takich chwil warto. Na takich chwil warto. Nie trzeba wielkiego ognia, żeby skupić się wspólnie i przeżywać miłe chwile. To mówi Marek Połomski z Nowego Miasta Lubawskiego, który od ponad 20 lat organizuje jako wolontariusz różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz ludzi z tego regionu. Nie lubi być fotografowany ani udzielać się na wizji. Nie ma Facebooka i innych tego typu rzeczy. Marek, ale tym razem będziesz. Robisz to dla społeczności lokalnej, tak? Tak. Bo? Jak bo? Po prostu warto ludziom coś zaproponować innego niż siedzenie na kanapie przed telewizorem, podziwianie, tak, matki natury, pięknej rzeki, pięknej klimacie takim jesiennym czy zimowym. Nie mamy dzisiaj śniegu, tak, mrozu, mieliśmy śnieg, mróz, bo jeszcze piękniej. Ale robisz to co roku od 20 lat, tak? No nie, czy od 20, czy od 20 kilku, od zawsze, jak pamiętam, tak? Spływ opłatkowy, gdzie takie jedno, czy środowisko, bo ja na przykład jestem teraz z Iławy, też kajakarskie środowisko. Tak, jedno, czy próbujemy integrować środowisko wodniackie. Zapraszaliśmy wcześniej kolegów. Zbrodnicy parę razy byli u nas. Koledzy z Iławy byli u nas również na takim spływie opłatkowym i też byli bardzo zadowoleni. Tak, to jest takie warto bardzo... po prostu dla innych coś zrobić, nie oczekując niczego w zamian. Jakie to piękne. Kajaki nieodpłatnie udostępnił Adam, regionalista i pasjonat historii. Wszystko wie o tych terenach. A kajaki otrzymaliśmy na ten spływ opłatkowy, który toczy się już od 20 lat. Tą samą trasą? Tak, tą samą trasą. Mówi Adam Kopiczyński z Nowego Miasta Lubawskiego, który właśnie zajmuje się spływami i wypożyczaniem kajaków. Od 30 lat. Od 30 lat się zajmujesz, tak? Ale od 20 lat te spływy opłatkowe, nie? Tak. Komu jeszcze? Tak, i łączymy spływy, kajaki, drwęce z historią. W miejscu historycznym jesteśmy. Właśnie, bo tutaj odbywa się największy klasztor w Częstochowie do połowy XIX wieku na ziemiach Polski. Największy klasztor franciszkanów. A tak to miejsce kultu Matki Boskiej Łąkowskiej, opodal którego mieliśmy nasze ognisko opłatkowe, wyglądało w miesiącu wrześniu tego roku. Figurka Matki Boskiej Łąkowskiej przypływa na łódce w otoczeniu kajaków z Nowego Miasta Lubawskiego. Na tą uroczystość co roku przybywają wierni pielgrzymi. Idzie procesja. A teraz powróćmy na nasz spływ opłatkowy, kajakowy, integrujący środowisko wodniaków z Nowego Miasta Lubawskiego i jego okolic, z Brodnicy i z Iławy, a może w przyszłości jeszcze z innych miast. Na trasie? Na trasie mieliśmy trochę emocji. No, są różne przeszkody. No na razie nie takie wielkie. A tutaj ja się popisuję. Jak przepłynąć pod drzewem? Ale lepszy popis dał Adam, przeskakując nad drzewem. Adam, udało mi się przebić przez ten pień. Drugi Roman próbuje. Mirek, ale możesz tam podpłynąć. Nie, nie chcę. A, mogę, no, ale nie wiem, czy chcę. Wiesz, pięknie takie sople wisiały. Mogę, ale nie wiem, czy chcę. Na tym sympatycznym, opłatkowym spływie dowiedzieliśmy się również, jaką rolę pełni kobieta w kajaku. O tym powiedział nam Mietek. Słuchamy Mietka, co mówi o tym, po co jest kobieta w kajaku, w jakim celu? W kajaku kobieta to nie jest do wiosłowania. Kobieta w kajaku jest ozdobą, a do wiosłowania jest pewna kwestia
który siedzi i mądruje. No widać na załączonym obrazku. I widać na załączonym obrazku. Tak więc dziewczyny, już wiemy, po co my do tego kajaka wsiadamy. A to super grochowa zupa ugotowana przez żonę Romana, Anię, której niestety nie było z nami na tym spływie. Dziękujemy, Aniu. Ognisko nasze zostało nieoczekiwanie urozmaicone przez wizytę wspaniałego króla. I tak oto sympatycznie, wesoło, przyjaźnie upłynął nam ten grudniowy, opłatkowy spływ kajakowy. Za ten wspólnie spędzony czas i za te miłe chwile dziękuję koleżankom i kolegom, a słowa Marka Połomskiego, że warto dla innych coś zrobić, nie oczekując w zamian niczego, niech będą myślą przewodnią tych zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.